Artus jest dead. Znalazłem Artusa nieżyjącego przy Vitalsach. Mogę zagwarantować, że Martius jest niewinny? Ponieważ robiłem skan i wtedy ty nie mogłeś, Martius, użyć skanu, bo tylko jedna osoba na raz może tego robić? No. Jak ja skończyłem, to ty wszedłeś i zrobiłeś. No, ja szedłem, żeby sprawdzić Vitalsy i patrzeć nieżywe ciało. No, potwierdzam. Ja czekam, aż pan zrobi swoje skanowanie, tak żebym ja mógł zrobić swoje. Musimy zagłosować. Wiemy, że dwie są niewinne. Czy ktoś jeszcze może za kogoś wałczować? Znaczy, potwierdzić niewinność? Ja byłem przy laboratorium z Turem. Nie wiem, jak zrobić tego taska, który tam jest. Ja szłam w stronę laboratorium. Zmienianiem logów. Potem jak wyłączyły się światła, to poszedłem w lewo je naprawiać, tylko ja tam byłem. No i zaraz biegłem do Office'a, żeby odpalić, sprawdzić też Vitalsy. Ja szedłem do światła, ale potem były naprawione światła i poszedłem do Vitalsów. Kiedy Dracia szłaś do laboratorium, gdzie mówiłaś, że idziesz? No teraz powoli, szła sobie z ceglą. Dracia, jakie mamy wspólne zadanie, spojrzałaś? To była słabność karty w Office'ie. Zrobiłaś to? Tak. Okej, okay, to akurat jest wspólne zadanie tym razem. Tur, a ty co robiłeś? I na kogo głosowałeś? To też jest świetne pytanie. Ja poleciałem do tego, do laboratorium, tam zrobić tą z tym. Monitor, jak się wchodzi drzwiami na wprost, przy tym monitorze tam jest coś, nie? I potem poleciałem do tego, do tej antenki takiej, i ten labirynt taki robiłem. Zagłosowałeś? Na Dracie, bo ona coś cicho siedzi. Ja już jem orzeszki, jak mam gdzieś cicho? Na kogoś trzeba. No i kurwa chuje. Źle zrobiliście, debile. Źle cicho byłem orzeszki, poszedłem czekać mojego orzeszka. O kurwa. Przejebane. Ech, znowu przegrana. Co? Czym? Wcisnąć kurwa guzik zanim zrobiliście double killa, jebani impostorzy. Gdzie? O kim mówisz? Dracia na pewno jest. Czemu? No, bo ktoś musi być. Ale to nie znaczy. Ja z Martiusem, znaczy Martius minimalnie przeszkadza, bo chyba w tym samym momencie klikaliśmy, żeby naprawiać światła. No. Więc teoretycznie mógł mnie zajebać, a jeżeli Paul potwierdził Martiusa, no to... Jest dwóch impostorów, jest dwóch impostorów, więc jest Dracia i Shaker i dwa impostorzy spierdolili, bo gdyby zrobili dwa kile, to już by wygrali. Okej, okay, dawajcie na Dracie. Dobra. Na Dracie. Znaczy powiem tak, jeżeli to nie jest Dracia, to... Jeżeli to nie jest Dracia, to i tak przegraliśmy. Advanced Tactics, w sensie no. Paula i Martiusa. Że tak powiem, okay. Wyszuję. Była akcja, że Dracia mogła mnie zarąbać, ale miała killa na cooldownie. No dobra, to Shaker jest drugi, tak? Więc proponuje się... A, sorry. Czemu na mnie zwalasz od razu? No bo... Podba... przepraszam. Nie gadamy. Ojej! Przecież ja naprawiłem światło właśnie. Które sam najpierw zepsułeś, tak? Nie, były na początku od razu. Psuł światło, ja zepsułam. Tylko nie, ty jesteś martwa, więc... Czemu na mnie masz to zwalać teraz? Ja poszedłem naprawić światła i od razu zwalasz na mnie, że ja je zepsułem. Dobra, Martius, ty wiesz, że ja jestem niewinny, ja wiem, że ty jesteś niewinny. Na ile jesteś pewien, że Shadow jest niewinny? Bo poszliśmy w tym samym czasie naprawiać światła i przeszkadzaliśmy sobie nawzajem, więc mogę za nim polecieć. Okej, okay, a czy jesteś na 100% pewny, że Shadow ci nie przeszkadzał, ponieważ był drugim impostorem? Kikaliśmy to samo. Dobra, okej. Okay. Bo jako impostor nie mógłby tego... Nie lubię głosować przy czterech, ale welp.
Muszę się wyrobić, być imposterem. Ej, nie trafiłem, bo szli razem, mamy. Przykro mi, tutaj kogut może być tylko jeden. Jakby nie szli razem z tych świateł. No gdzie jest załóża, halo? Właśnie. Halo. Długo śpi Malusza. A, w sumie jeszcze osioł? Bo się pojawił na tym? Mówi, że dopiero co kompa włączył, ale i tak nie może teraz pograć. Jakieś pół godziny temu pisał ponad. No to aha. Pół godziny to jest wystarczający czas. Czasem. O, Pewker też jest. No, proszę tego gnoja. Pewker grał z nami chociaż raz, to chyba nie. Tak. Nie. Może? Wydaje mi się. Ani razu. Nie przypominam sobie. Stefan udawał Pewkera. Dlaczego fistaszki są takie dobre? Bo są dobre i tyle. Koniec tematu. To nie pistaszki, tylko... Pistacje. To są pistacje. Bo są kurewsko drogie. Piem pistacje, to makadamie są kurewsko drogie. No, makadamie są dopiero kurewsko drogie. Brazylijskie. A to dlatego, że mam takie skuteczne te kupiny i się trudno uszkują. Dobra. Gramy, nie? Jedziemy. Ja szkoda, bo makadamie są pyszne. Coś nie żyje. Hol nie żyje. No. I tam sprawdziłem na Witalsa, Paweł nie żył. Hmm. I Paweł, nie, Paweł na 100% nie był, bo ja też byłem cały czas ze mną chodził. A potem widziałem jak Shadow przy tym. Stał przy tej temperaturze po prawej stronie i chyba pikał. No, loga robiłem. I podejrzewam, że Paul zginął, bo wydaje mi się, że znowu baitował kogoś do sprawdzania kluczy. Tylko cholera, kto tam stał? Ardius. Tak. Ja stałem, bo ja też chciałem sprawdzić, czy tam jakiś jest. Ale... Nie ma kluczy, tylko był kurs. Ja widziałem tylko Shadow idącego w prawo na dół, a potem... Znaczy, pola mijałem, bo stał przy tym... No, Jezu, jak to się nazywa? Dobra, mamy 6 osób, kogoś musimy wybrać. Dobra, szybkie pytanie, czekajcie, szybkie pytanie. Tu, gdzie byłeś? Ja najpierw pobiegłem do laboratorium ten. Znaczy najpierw zrobiłem tą wieżyczkę, nie? Z tym labiryntem, to pobiegłem do laboratorium odhaczyć przycisk. Marcin, gdzie byłeś? Ja poszedłem najpierw do rakiety robić tam zadanie. Potem poszedłem naprawiać te komunikatory. Dobra. Potem gdzie byłeś? Trzymałem się z Martiusem, no i potem robiłem tego loga z, no, z tą temperaturą. Czyli to Shaker, 100%. To pierwsze co? Zadanie. 100% Shaker, bo Dzecia mogła mnie zabić znowu przy... A gdzie ty byłeś? No. Ja? Przy Witalsach i ja zreportowałem, bo zobaczyłem na Witalsach, że Paul nie żyje. A ja widziałem, że Shadow przez prawo, a potem ja spotkałem się z Martiusem po lewej stronie na dole. Takie brzmi podejrzenie. No, mówię wam, trzecie chyba. Powiem tak, no, jeżeli teraz nie trafimy, to i tak jesteśmy... Wydaje mi się to podejrzane, więc Shadow. To i tak jesteśmy w lupie. Chyba, że Shaker jest impostorem, to... Dziękuję. Kolejny okej, znowu na tropie.
No. Podejrzewałem dracia. Bo zobaczyłem, że dracia właśnie nie żyje na Witalsach. A wiesz co, Shadow, Artius, wydaje mi się, że to będzie Martius chyba, nie? Bo Artius miałeś dużo szans, żeby mnie zabić, Shadow też, a Martiusa w ogóle nie widziałem. Ja poręczę za Shadowa, bo mógł mnie 50 razy zabić, a jego tak samo, a... Może na naprawdę jego... światła ty mnie sprawdziłeś i potem razem biegliśmy do ofisa, żeby... A to Martius. Znaczy, ja szedłem naprawiać wiertło do laboratorium, a potem się... Artius, ty swoje emergency meeting też wykorzystałeś, tak? Tak. Ja nie mam. Shit. A jak nie zaboszujemy, to chyba możemy dać skipa. Więc... Ja bym skipował. No nie, bo impostor zabije nas któregoś i zostanie dwóch. Dwóch na jednego zostanie. No, ja na 99% jestem pewien, że to Marcius jest. Nie masz dowodu. Ja szedłem normalnie robić zadania. Słyszycie, co on mówi? Sam się wkopuje. Marcius, na początku przekręciłeś klucza? Nie miałem takiego zadania. A ty, Piotrku, na początku przekręciłeś klucza? Nie było klucza. Już się nauczyli. Dobra, czekaj. A Marcius, swajpowałeś kartę? Nie swajpowałem. Tu swajpowałeś kartę? Nie swajpowałem, miałem tylko tego z tym boarding passem, nie, żeby go przesunąć. Tą taką dyskietkę jakby. Czyli to jest Marcius. Nie. I kolejny szokaj znowu wyrwa kolejną sprawę. Detektyw Gruzin. Detektyw Gruzin. Dobra, robota detektywie Gruzinie. Dziękuję. Dobra, mi starczy, ale mogę was usłuchać. Nie jestem rasistą, ale... Nie. Ale szybko mnie nienawidzisz. To się szybko załatwa robi. Bo nie robić nie na magazynie w IDL, tylko w wydziale kryminalnym. Dzień dobry. Stefan, dobry. Nie potrzebujecie tam inspektorów? Wszyscy ile nie jadł? Może jakim to? Akurat wie partii. A nie, poczekaj, ja. Ja ty jadł. O którego karmiłeś, Paweł? Twój. Wtedy nie zaznaczyłam. O 9.30 chyba? Shaker, najśmieszniejsze było tak, ty nie żyłeś, to twój mini siedział w laboratorium taki smutny. No. Tak siedzę. Dobra, startujemy? Bo dracza już nie przyjdzie. Pamiętaj, że ten duchy też mogą robić zadania. Dzień jadł, chyba będzie głodny, tak? Będę głodny? Jak się patrzy, czekaj. Jeden dobrze. Hej! Tak się uśmiecha. Taki zaspany trochę, tak? O, co jest? Musimy chodź. Dobry? Dobry. Do widzenia.
Okej, ja znalazłem cię Arpiusa dosłownie przy pomieszczeniu O2, jak wychodziłem stamtąd, gdy zrobiłem zadanie. Ja mam pytanie, Shaker, jak trudno jest zrobić labiryncik? W sensie, jak trudno się robi labiryncik? Nie rozumiem. No, ja, ile sekund potrzebujesz, żeby zrobić? Ja nie wiem, ja mogę się na przykład walnąć i nie przejdę. A jak długo trzeba czekać, żeby ktoś inny zrobił jakieś zadanie, że jak cię obserwuję, żeby się przesunął do góry pasek? A ja nie wiem, wyjebie. Ja z kolei mam pytanie do ciebie, Tur. Jak ci się robiło klucze? Już nie było klucze. Pole, ja... moja... Ale wejdował na klucze, więc... też to widziałem. Ale ja wiedziałem, że... Nie oczekuj ode mnie, że będę wiedział, ile jest sekund, kiedy to. Nie, to doła i tego. I nie, po prostu razem zrobiliśmy tak teraz. 10 sekund staliśmy i patrzyliśmy, jak Shaker nie robi labiryntu. Chyba, że się jebałem cały czas. Shaker, tak. Robiłeś kartę? Nie, do karty nie doszedłem nawet. No, widziałem, jak Shadow i Paul ze mną razem robili kartę, więc... No tak, 100% Shadow, Tur nie widziałem, żeby podniósł się ten, ale... Tu robi się pasek podniósł na początku, jak u góry robił te taski, więc... Klucze, no. Na albo Shaker, albo Martius, jedyne opcje. No ja dałem na Shakera. No ja na razie też dałem na Shakera, jest nas 5, więc możemy sobie pozwolić. Dobra. O Boże, rozumiem, że ja i Artyus zobaczyliśmy za dużo, więc kogoś trzeba było wyeliminować. Tak? Jak zabiłem, to Martius tam stał i miałem za mało czasu, żeby uciec.